znajduje się właśnie na jezdni ulicy Przyczółkowej. Oznacza to, że za moimi plecami właśnie powstaje nowe skrzyżowanie ulicy Wogla, Przyczółkowej i Adama Branickiego. Przy okazji Adama Branickiego została poszerzona i już nie stoi w korkach. Chociaż aktualnie to trochę się zmieniło. Jak to dokładnie wygląda? O tym w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Czomek Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, gdzie znajdujemy się bezpośrednio na skrzyżowaniu ulicy Branickiego, Wogla i Przyczółkowej. Co oznacza, że w tym miejscu kończy się cała inwestycja do budowy drugiej jezdni ulicy Branickiego właśnie w tym miejscu. Dzięki czemu miasteczko w Lonów tym tutaj się nie będzie korkować, autobusy nie będą stać w kilkudziesięciominutowych korkach, jak i również same skrzyżowanie i wyjazd z Wogla powinien się poprawić. Jakkolwiek Wogla można poprawić, biorąc pod uwagę, że to jest i droga, która po prostu całkowicie nie da się jej rozszerzyć, bo po prostu miejsca nie ma. Natomiast na początku może powiem o całej tej inwestycji i co tu właściwie zmienia. Skrzyżowanie już widzieliście, więc wiecie mniej więcej, co tam się dzieje. Tam powstają nowe lewoskręty, prawoskręty, tak aby każda ulica miała swój własny lewoskręt i prawoskręt, nowa sygnalizacja świetlna, nowe przejazdy rowerowe, całe nowe skrzyżowanie z nowymi przystankami autobusowymi na każdym z wylotów z ulicy, jak i również z zawrotką na ulicy Pszczółkowej, bezpośrednio jadąc z centrum, można zawrócić teraz w kierunku pałacyku w Wilanowie. Pomijając to, ważniejszym elementem mimo wszystko jest dobudowa drugiej jezdni Branickiego, nad którą właśnie lecimy. To jest 400-metrowy odcinek, gdzie powstały dwie nowe zupełnie jezdnie. Stara jezdnia po pierwsze była kiepska, po drugie ona właściwie powstała jako tymczasówka i ostatecznie została na długie lata, więc teraz trzeba było to wybudować sensem i w tej orientacji, a właściwie w takim układzie drogowym, aby można było to zaakceptować, bo wcześniej ta ulica się snuła, kręciła, miała różne wjazdy, w Przyczółkową w ogóle był już dziwny wjazd, więc trzeba było to całkowicie naprostować i ustawić tak, aby przy okazji też pozostała rezerwa na przyszłą trasę tramwajową, która w przyszłości ma pojechać do Przyczółkowej, a dalej w kierunku Zdrowa to jeszcze nie wiem jak tutaj. Natomiast rezerwa na trasę tramwajową tutaj miała pozostać i właśnie tak też się dzieje, a sam tramwaj na razie kończy się w tym miejscu na Alei Rzeczypospolitej przed ulicą Branickiego. Będą właśnie przystanki tramwajowe, które będą się nazywać Branickiego oryginalnie. Dalej też przy okazji Alei Rzeczypospolitej będzie wydłużona w prawą stronę właśnie do południowej obwodnicy Warszawy razem z pętlą tramwajową, taką docelową, prawdziwą pętlą, a nie krańcem dla tylko i wyłącznie dla tramwajów dwukierunkowych. Tutaj mamy skrzyżowanie z ulicą Staromacką, czyli oczywiście rondo, które zostało połączone z nową tą inwestycją, jak i również nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe, czy nowe przystanki autobusowe, które powstały w ramach tej inwestycji. Dzięki tej inwestycji są na tym odcinku nowe obustronne ciągi rowerowe, co jest oczywiście na plus, jak i również obustronne chodniki, co raczej byłoby całkowicie normalne. Przy okazji zwróćcie uwagę, że tutaj też powstają nowe przystanki autobusowe, co możecie zaobserwować w tym miejscu. Do ulicy Gieszytora, która w przyszłości będzie obsługiwać też osiedla w tym miejscu, natomiast jeszcze dalekiej przyszłości będzie obsługiwać centrum handlowe Wilanów, które ma właśnie w tym miejscu powstać, gdzie pole lewej stronie miała to przy okazji ulica powstać też właśnie z tym centrum handlowym. Ostatecznie tak jakoś cicho o nim jest, więc ulicę wybudowało teraz Wilanów. Bezpośrednio urząd dzielnicy Wilanów wyłożył pieniądze i zrealizował tą inwestycję. A właściwie cały czas ją realizuje. A tu dalej mamy oczywiście ulicę Wogla, gdzie dalej się ciągnie w kierunku Zawad. Przekręćmy się dalej w drugą stronę, na ulicę Przyczółkową, gdzie jak widzicie jest to właśnie mocne zwężenie. Aktualnie w każdym kierunku jest na ulicy Przyczółkowej tylko łącznie jeden pas, ponieważ ulica jest zwężona do jednej jezdni. Czemu? Bo aktualnie została sfrezowana stara nawierzchnia i został wylany nowy asfalt. Nowy asfalt już właściwie widzicie tutaj, bo ja po nim chodziłem. Jeszcze było czuć, że jest trochę ciepły. Na szczęście nic mi się nie stało. Ani moim butom oczywiście. Natomiast jak widzicie, to jest jedna wielka, ogromna autostrada w tym miejscu. I pewnie jesteście ciekawi, jak tu będzie wyglądać układ pasów. To tak, będzie jeden pas na prawo skręt do Zawad. Będą dwa pasy, żeby jechać prosto. I dwa pasy do lewo skrętu w kierunku ulicy Branickiego. Tak będzie to wyglądać. Przy okazji tam będzie też przejazd i rowerowy i przejść dla pieszych. Nie będzie po tej stronie skrzyżowania w kierunku centrum przejść dla pieszych ani przejazdów rowerowych, co jest oczywiście na duży minus. Następnie przejechaliśmy właśnie przed chwilą nad Zawrotką, dzięki czemu
samochody będą mogły na spokojnie zawrócić i wjechać w drogi serwisowe bez konieczności robienia tego na samym skrzyżowaniu, więc to będzie bezpieczniejsze do realizacji. I w tym miejscu też się kończą objazdy, tutaj też jest przewiązka. W drugą stronę, tak jak lecimy, oczywiście do samego skrzyżowania będą tutaj po dwa pasy, tak jak to jest na całej ulicy Pszczółkowej. Następnie tu, jeżeli widzicie, to rozszerzę dosyć mocno i tak, będzie jeden pas do zawracania dla tej zawrotki. Następnie będzie jeden prawoskręt w Danickiego i jeden lewoskręt w ulicę Wogla. I dwa pasy oczywiście po środku do jazdy na wprost. Tak mniej więcej to będzie zlokalizowane. Przy okazji ścieżki rowerowe po prawej stronie są mocno wzmocnione, właściwie poszerzone, o czym jeszcze za chwilę powiem trochę więcej, bo tu jest jeden z nietypowych na skalę chyba całą warszawską najszerszych przejazdów rowerowych przez ulicę, jaki widziałem. Przy okazji też tutaj powstanie rondo rowerowe i przydałoby się też przy okazji, żeby ZDM zrobił może jakąś kampanię informacyjną, jak korzystać z ronda, bo ja wiem, że większość z Was raczej wie, jak korzystać z ronda i że na rowerze też obowiązują Was przepisy, na przykład trzeba pokazywać, że się skręca, rękę trzeba wystawiać. Nie będę mówić o hulajnogach, gdzie to jest utrudnione, ale też powinny pokazywać w jakikolwiek sposób. Są już kierunkowskazy w niektórych hulajnogach. Natomiast aktualnie na ścieżkach rowerowych, jak ja jeżdżę, to mniej więcej co druga osoba pokazuje, że zmienia kierunek. O wyprzedzaniu innych rowerzystów to już w ogóle nie mówię. Zazwyczaj tylko i wyłącznie rowerzyści skręcają, nawet nie oglądając się, czy ktoś za nimi po prostu już ich aktualnie nie wyprzedza. A o pokazywaniu kierunku, to tak jak powiedziałem, co druga osoba raczej tylko i wyłącznie to pokazuje. Więc przydałoby się, że jeżeli jedno, to kolejne się pojawia, już drugie w Warszawie rowerowe, aby po prostu zrobić kampanię informacyjną, jak korzystać z tego typu rond. Bo rowerzystom można być, nie znając żadnych właściwie przepisów ruchu drogowo-rowerowego, bo karta rowerowa jest nieobowiązkowa, a prawo jazdy też jest nieobowiązkowe i nie każdy musi go posiadać, tak jak ja na przykład cały czas jeszcze nie mam prawo jazdy, ale kartę rowerową z kolei już zrobiłem. Więc warto o tym pamiętać, że rowerzyści, no i piesi po prostu nie znają przepisów, bo ich nigdy nie mieli okazji nawet się o nich dowiedzieć. To, że w szkole powinni się dowiedzieć, to nie oznacza, że się dowiedzieli. To tak przy okazji powiem taką ciekawostkę. Wracając do samej przebudowy ulicy Bednickiego i całego tego skrzyżowania, tu macie też wjazd w ulicę Serwisową, no i widzieliście nowy przystanek autobusowy z zatoczką, dzięki czemu to będzie całkiem ładnie się składało. Też co ważne, wzdłuż ulicy Pszczółkowej nie będzie obustronnych ścieżek rowerowych, w sensie będzie po stronie zachodniej, czyli teraz patrząc na prawą stronę, tam już jest aktualnie ten ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po lewej stronie po prostu jest przez drogi serwisowe puszczony ruch rowerowy i z tych dróg serwisowych też są po prostu wyjazdy i przejazdy rowerowe przez ulicę Wogla. Tak jak tutaj właśnie po tej lewej stronie, to jest właśnie ta droga serwisowa, po której rowerzyści się przemieszczają. Tu też jest aktualnie tymczasowy przystanek autobusowy, który się w tym miejscu znajduje. Patrząc teraz od tej strony, zwróćcie uwagę na ścieżkę rowerową i przejazd rowerowy, jaki to jest szeroki, ale jeszcze za chwilę się na nim zatrzymamy. Tu jest zupełnie nowy przystanek autobusowy, którego wcześniej nie było. W sensie zespół przystankowy był, ale nie było tej zatoczki przystanku. Bardzo dobrze, że się tu pojawił, ale cały czas jeszcze nie funkcjonuje. Następnie mamy tutaj zupełnie nowe przejście dla pieszych i przejazdów, którego wcześniej tutaj zupełnie nie było. Wjazd w tą ulicę po prawej stronie. Szkoda, że tylko i wyłącznie z jednej strony można wjechać w nią, no ale niestety tak to wygląda. Znaczy nie można z niej wyjechać w kierunku ulicy Pszczółkowej. Następnie jest ta przewiązka, która według mnie trochę już aktualnie nie ma sensu, biorąc pod uwagę, że jak widzicie, samochody cały czas mogą z niej korzystać. Ale no jest jak jest. Następnie mieliśmy tam zwężenie dla części pieszo-rowerowej, nowy przystanek autobusowy i same rondo, które też będzie musiało być trochę lekko przybudowane, zdjęte betony i zmienione organizacje ruchu, aby po prostu był podwójny wjazd w ulicy Danickiego na tym odcinku. Następnie widzimy od drugiej strony nowy przystanek autobusowy, który został mocno wydłużony, co jest oczywiście na duży plus. Nowa asfaltowa ścieżka rowerowa, całkowicie prosta, jak twarz strzelił, więc bardzo ładnie to wygląda. No i patrząc dalej, za chwilę jeszcze zobaczycie ważny element, a w sumie może opowiem Wam o pasach. Wylot z ulicy Brnickiego będzie wyglądać następująco. Będziecie mieli teraz właśnie w ulicę Pszczółkową układ pasów, tak jak teraz to widzicie, i tak samo z ulicy Wogla. Jeden pas do jazdy prosto, jeden prawoskręt i jeden lewoskręt. No i po środku bardzo dużo ładna rezerwana trasę tramwajową. Może tak jak na Gagarina to powstanie, że po prostu tramwaje tutaj będą miały swój terminal krańcowy na razie. Zwróćcie uwagę na ten przejazd rowerowy. Jak tutaj to wszystko jest szerokie. To jest bardzo szeroki przejazd rowerowy. Bardzo dobrze, bo tutaj jest bardzo duży też ruch rowerowy, więc to oczywiście w tym miejscu jest według mnie całkowicie niezbędne. Przy okazji od tamtej strony, od
strony południowo-zachodniej będzie rondo rowerowe, właśnie o którym mówiłem. Na razie się jeszcze nic nie rozpoczęło przy budowie jego, więc za 2 miesiące, które się pojawi ponownie, to pewnie już coś będzie lepiej z widocznością tejże części inwestycji. No i tak wygląda cała ta przebudowa ulicy Brunickiego, to powstaje. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście cała inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku, więc całkiem niedużo czasu im zostało, ale widać ewidentnie, że całkiem ładnie im to idzie. Z ważnej informacji jest to, że pod koniec tego miesiąca, czyli pod koniec sierpnia, ruch na Przyczółkowej zostanie przerzucony całkowicie w dwóch kierunkach na drugą jezdnię i rozpocznie się frezowanie i nowe asfaltowanie drugiej części jezdni i też wtedy zostanie wprowadzona specjalna granica tymczasowa i następnie ruch wróci ponownie na obydwie jezdnie i będą realizowane ostatnie prace, takie jak właśnie sadzenie drzew. Tymczasem zobaczmy już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Co do tej inwestycji, to tramwajowej od razu odpowiadam na Wasze komentarze. Na razie nic nie wiemy, kiedy powstanie, bo nawet w studium Warszawy ta inwestycja nagle wyleciała, ale tramwaje cały czas o tej inwestycji pamiętają i planują chociaż do Pszczółkowej dociągnąć trasę tramwajową właśnie od Alei Rzeczypospolitej. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!